Nóg i Jeb to bliźniacze wielcy przedwieczni z mitów Cthulhu, którzy urodzili się ze skrzyżowania Shub-Niggurath z Yog-Sothothem i były uważane za przyjazne człowiekowi. Nóg jest rodzicem Cthulhu i jego potomstwa, a Jeb jest rodzicem Tsat-Togwui, co stało się pod wpływem Yog-Sothotha. Nuga zwano także ojcem Guli. Każdy z nich wizualnie ma kształt kulisty lub owalny i średnicę około 3 metrów. Opisuje się je jako destrukcyjne i posiadające zdolność rozpuszczania materii. Zarówno Nóg, jak i Jeb bardzo przypominają Shub-Niggurath. Nóg i Jeb są czczeni między innymi w Knian, gdzie ku ich chwale odbywają się paskudne ceremonie, a oni symbolicznie tworzą rodzaj yin i yang. Niektóre teksty wspominają o dwóch wielkich przedwiecznych jako o twórcach i strażnikach ogrodu, w którym mieszka Ig. Powierzono im oczyszczenie ziemi na powrót wielkich. Aby osiągnąć ten cel, muszą użyć dwóch urządzeń zwanych piecem Jeba i pochodnią Nuga. Nóg jest bogiem wśród guli, podczas gdy Jeb jest przywódcą obcego kultu nieczystych Abhotha. Pojawienie się Nuga i Jeba w naszym wszechświecie w równych proporcjach, gdy gwiazdy są w odpowiednim porządku, spowoduje natychmiastową anihilację naszego świata i początek nowego cyklu rzeczywistości, generowanego przez nowo przebudzone siły kosmicznego zniszczenia, stworzenia i porządku. Cześć kochani. Fajnie, że jesteście słuchający, wspierający. Moi kochani patroni, Bartosz Ostrowski, Pan Lemak, Dawid, Jakub Buda, Patryk Gulakowski. To dla Was i dzięki Wam. Dziękuję każdemu, kto wsparł mnie na którejkolwiek z możliwych do tego platform –